Powiedzmy, że położenie pewnej cząstki x jako funkcja czasu t jest dana takim równaniem. Czyli, że x od t równa się minus d do potęgi minus t dodać c do czwartej podzielone przez c kwadrat plus jeden. Przy czym założenie jest takie, że obie te stałe c i d są większe od jedynki. No i ta funkcja opisuje nam położenie cząstki w czasie. Zależność położenia cząstki od czasu. No i teraz pierwsze pytanie, na które sobie tutaj odpowiemy, brzmi. Jakie jest położenie tej cząstki początkowe, czyli w chwili t, równe, t równym 0? No zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Wyrazić to położenie przez te stałe c i d i możliwie je uprościć. No tak jak powiedziałem, położenie początkowe to jest takie położenie, kiedy czas jest równy 0, czyli to będzie x od t równego 0. Czyli w tym wzorze musimy tam, gdzie jest zależność od czasu, wstawić 0 za czas. Czyli będziemy mieli tutaj minus d do potęgi 0 właśnie. I dalej będziemy mieli dodać c do czwartej podzielone przez c kwadrat plus 1. No i teraz wiemy, że cokolwiek podniesione do potęgi zerowej to jest 1. Czyli tutaj będzie po prostu minus 1. To ja tutaj od razu zmienię kolejność. Napiszę c do czwartej, odjąć 1. Podzielone przez c kwadrat, dodać 1. No i teraz... Jak ktoś jest uważny, to może zauważyć, że tutaj w liczniku mamy różnicę kwadratów. Bo możemy to zapisać w takiej postaci. Mianownik na razie przepiszę bez zmian, a w liczniku napiszę, że to jest c kwadrat do kwadratu, no bo c do drugiej i do 2 to jest do 4, odjąć 1 do kwadratu. Czyli, tak jak mówiłem, rzeczywiście mamy tutaj różnicę kwadratów, a to, jak wiemy, możemy rozłożyć na czynniki zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia i napisać, że to jest. C kwadrat dodać 1 razy C kwadrat odjąć 1, a w mianowniku mamy C kwadrat dodać 1. No i tutaj widzimy, że nam się skróci ten czynnik. C kwadrat plus 1 skróci się z tym. I po skróceniu dostaniemy takie uproszczone wrażenie, że to jest C kwadrat odjąć 1. Czyli to jest położenie początkowe cząstki. W chwili T równym 0, cząstka znajduje się w punkcie C kwadrat minus 1. Jej położenie, czyli x w chwili 0 jest równe tyle. No dobrze, no to pierwsza część zadania za nami. Teraz w drugiej części zadania chciałbym, żebyśmy teraz się zastanowili, co się dzieje dalej. Jak czas płynie, to czy to położenie rośnie, czy maleje, czy ta cząstka może na przykład oscyluje w prawo, w lewo, czy, czy posuwa się cały czas w tę samą stronę, czy jej ruch jest nieograniczony. Czy, czy zostaje w jakimś ograniczonym obszarze. Wszystko to możemy odczytać ze wzoru tej funkcji. Zastanówmy się teraz, jak dalej zmienia się, zmieniają się wartości tej funkcji, jak t rośnie od zera w stronę dodatnich wartości. No więc tutaj cała zależność od t znajduje się tylko w tym miejscu. Reszta tutaj tej funkcji to są jakieś stałe. One się w czasie nie zmieniają. Czyli cała zależność od czasu jest w tej funkcji d do potęgi minus t. Przy czym wiemy, że d jest większej dydynki. No to ja teraz narysuję wykres może tej funkcji d do potęgi minus t. Narysujemy sobie wykres tej funkcji. To tutaj sobie narysujemy oś pionową. Tutaj będą wartości funkcji d do potęgi minus t. A tutaj na poziomej osi będziemy mieli czas. Czyli tutaj będzie czas. No i tu powiedzmy będzie 1. Tutaj będzie 1, 2, Minus 1. No i teraz wiemy, że w chwili t równym 0 wartość tej funkcji jest 1, bo to już tutaj ćwiczyliśmy raz, czyli ona startuje z tego miejsca. Następnie dla t równego 1 wartość tej funkcji będzie d do potęgi minus 1, czyli 1 przez d, ale d jest większe od 1, czyli 1 przez d będzie mniejsze od 1. Nie wiemy dokładnie, jaką ma wartość, ale wiemy, że jest mniejsze od 1, czyli powiedzmy, że 1 minus d będzie gdzieś tutaj. 1 przez d będzie gdzieś tutaj. Czyli wartość funkcji w tym punkcie będzie taka. No i dalej, jak będziemy zwiększać czas, no to na przykład dla t równego 2, będziemy mieli 1 przez d razy 1 przez d, bo to będzie 1 przez d do kwadratu, d do minus drugiej, czyli to będzie jeszcze mniejsza liczba, jeżeli d jest mniejsze od 1. Czyli widzimy, że wartości tej funkcji będą tutaj cały czas maleć. Ten wykres będzie tutaj nam się zbliżał do, do tej osi poziomej. I wartości tej funkcji będą cały czas maleć. Czyli ta część maleje. Ta część tej funkcji maleje. Ale tutaj jest minus przed wszystkim. Czyli ja odejmuję coś, co jest coraz mniejsze. Jak odejmuję coś, co jest coraz mniejsze, to to, to, to co zostaje, rośnie. Czyli jak uwzględnię ten minus, to, to ta część rośnie. No reszta, reszta jest stała, czyli widzimy, że po prostu wartości tej funkcji będą cały czas rosły. Jak uwzględnimy ten minus? No, ale może lepiej sobie to jeszcze zwizualizujemy, jak narysujemy sobie wykres. Teraz narysuję wykres funkcji minus d do potęgi minus t. No to wtedy w zerze to jest minus 1, a potem tutaj będziemy mieli minus 1 przez d i tak dalej, czyli dostaniemy po prostu takie lustrzane odbicie tamtego górnego wykresu. I widzimy, że ta funkcja rzeczywiście rośnie, ale rośnie w taki sposób, że nigdy nie dochodzi do zera. Nigdy nie przekroczy tej wartości 0, czyli widzimy, że jest ograniczona z góry. Czyli możemy teraz zastanowić się, że być może nad tym, że wartości tej funkcji są ograniczone, no bo to nam sugeruje ten wykres. Widzimy, że ta część, która zależy od czasu, nigdy nie osiągnie zera, no ale będzie do tego zera dążyć, czyli widzimy, że ta część, którą tutaj mamy, o ta część, dąży do zera. Dąży do zera. Wtedy, kiedy czas dąży do nieskończoności. Jak poczekamy bardzo długo, to zbliżymy się do tego zera dowolnie blisko, ale nigdy go nie osiągniemy. No ale widzimy, że jak będziemy bardzo długo czekać, no to wtedy właśnie ta część będzie dążyć do zera, więc położenie naszej cząstki dla bardzo dużych czasów będzie dążyć do, do takiej wartości. To położenie będzie dążyć do takiej wartości, kiedy ten składnik stanie się równy 0, czyli do wartości c do potęgi czwartej przez c kwadrat plus 1. Do takiej wartości będzie dążyć położenie cząstki. My widzimy, że ona że dąży od dołu, czyli ta cząstka jej położenie będzie, będzie rosło, będzie się tak jakby przesuwać w stronę dodatnich wartości x i nie będzie zawracać, będzie cały czas się przesuwać w prawo, coraz wolniej, coraz wolniej, i jej położenie będzie dążyć do, do takiej wartości, startując z takiej wartości. Czyli widzimy, że ten ruch jest ograniczony. Zaczyna się od takiej wartości, a potem powoli, coraz wolniej dąży do takiej wartości, jak tutaj jest napisane. C do czwartej, podzielone przez C kwadrat plus jeden.